Mimo zimowej aury na dworze, w sobotę 17 marca na sali widowiskowej w Zebrzydowicach za sprawą kolejnego, 15 już regionalnego konkursu potraw i wypieków na zapusty i Wielkanoc pod tytułem Dorty, kołocze i insze placki było niezwykle gorąco. Stoły uginały się pod ciężarem nie tylko nowoczesnych, ale przede wszystkim tradycyjnych i bez wątpienia smacznych potraw świątecznych. A jakie powinny się znaleźć na świątecznym stole, zapytaliśmy pani z koła gospodyń wiejskich w Kaczycach. Na tradycyjnym stole wielkanocnym oczywiście powinien się znaleźć chleb, murzynek, baranek, oczywiście kołacze wszelkiego rodzaju, no i co jeszcze, mazurki, co byśmy jeszcze mogli, no to serniki, to by powinno być na tradycyjnym stole wielkanocnym. To coś dla, a niech mi pani powie, a coś nowoczesnego też się pojawia na stołach, czy wszystko jednak się trzyma, starają się panie trzymać tradycji? Nie, oczywiście jak najbardziej się nowoczesne rzeczy pojawiają na naszym stole. Mamy wiele nowych przepisów, fajnych, eleganckich. Mamy na przykład nowe ciasto jajko sadzone, które wygląda całkowicie jak jajka sadzone, a są akcent mają oczywiście do jajek wielkanocnych. Także jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby było wszystko no, lepsze, zmodyfikowane, takie inne. Tegoroczną edycję konkursu oceniało jury, które nie miało łatwego zadania i postanowiło nagrodzić każde ze startujących zespołów, bo na każdym stole znalazło się coś, co zasługiwało na najwyższą ocenę i tak KGW Marklowice Górne otrzymało nagrodę za koszyk wielkanocny, KGW Kończyce Małe za wypieki drożdżowo-babkowe, zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznych w Cieszynie za pasztety, szczególnie za jarski pasztet trójsmakowy, ICM Petrowice u Karwinę za wieniec wielkanocny, PZKO Karwina Frysztat za galaretę, a szczególnie za galaretę jajeczną, KGW Kaczyce za kołacze ze szczególnym uwzględnieniem kołacza ze serem, zaś KGW Zebrzydowice za zawijok makowy i krepliki. Jak zwykle konkurs przyniósł bardzo dużo bardzo dobrych wypieków, bardzo dobrych potraw i kilka niespodzianek. Zawsze tak jest, że dla mnie niespodzianką była babka z serem pleśniowym, bardzo smaczna. Próbowałam dociec, czy to jest tradycyjny przepis. Panie z koła gospodyń wiejskich mówiły, że bardzo tradycyjny. Wydaje mi się, że to był wyjątkowy smak i bardzo mnie on zachwycił w tym roku, muszę powiedzieć. Oczywiście były również inne potrawy, które są tradycyjne, które wracają teraz, bo zaczynają z powrotem być modne. Wypieki z fasoli, wypieki z marchewki, pasztety jarskie, szczególnie z selera czy z marchewki. I oczywiście dziczyzna, którą przygotowała tym razem szkoła nasza, Cieszyńska Szkoła Gastronomiczna. Za rok z nowymi pomysłami, z nowymi wypiekami, z nowymi potrawami. No i wszystkiego dobrego. I żeby nam święta smakowało. Z Zebrzydowic dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losek.